Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś kolejny odcinek z cyklu Wyzywam na pojedynek. Wszystkie poprzednie odcinki tej serii znajdziecie Państwo na jednej playliście. Na ekranach końcowych zostanie także umieszczona. Serdecznie Państwa zapraszam. Drodzy Państwo, te pojedynki, one są symboliczne, oczywiście krytyczne, dosadne, powiedziałbym także surową ręką. Tutaj król pustkowia kiwa do tych cwaniaków polityków, którzy niszczą ten kraj, pozostają bezkarni, oczywiście oszukują wyborców, nie ponoszą tak naprawdę żadnej odpowiedzialności za dokonywane grabieże na Polsce, bo żerują na tej Polsce jak pasożyty. Kiedyś w normalnej Polsce wszyscy zostaną postawieni przed sądem. Drodzy Państwo, ja mam jedną słabość. Z łaciny debil to jest człowiek słaby. Ja też jestem debilem. Tak, ja jestem debilem, mam słabość do prawdy. Ale w łacinie ten debil, człowiek słaby, człowiek uległy, także niewolnik, a w istocie taka zwykła dziwka polityczna. Tych dziwek tam politycznych, drodzy Państwo, bo ten pojedynek symboliczny oczywiście, wyzywam na ten pojedynek Kołodziejczaka, prawda, wiceministra rolnictwa, ale w tym Sejmie tych dziwek tam jest co niemiara, prawda, jedynie ta część, bo nie mówię, że wszyscy, ale część Konfederacji, bo cwaniaka Mentzena nie lubię i nie toleruję, ale o tym na kanale już mówiłem, ale tych dziwek tam w tym Sejmie jest bez liku, sprzedają się, czy to, prawda, tolerują sektę Chabad Lubawicz, symbol satanistyczny w Sejmie, stosujący przemoc w naszej przestrzeni sejmowej. Żydokomuna amerykańska powiązana z Rothschildami, z elitami, toleruje się tam przecież skorumpowanego, prawda, Zełenskiego przy tej okazji. Wpływy niemieckie, wpływy rosyjskie. Tam jest dosłownie wszystko. Dziwka siedzi na dziwce. I taką dziwką jest także ten młodziutki taki, jeszcze, prawda, niedojrzały emocjonalnie i to już kompletnie niedojrzały, bo to jak on jest rozchwiany, to ja będę zaraz o tym opowiadał, jak mu tą rękawicą, prawda, rzucę w twarz. Ale jest to intelektualne, oczywiście przy tej okazji także zero. No moralne dno, no bo dziwka, która się sprzedaje. No on kiedyś to w internet wszystko zapamiętuje, drodzy Państwo. Jeśli ktoś mówi, ja nie wejdę w żadne układy, prawda, z tym Tuskiem, czy z jakimś PiS-em, bo to są złodzieje, to są bandyci, a ja będę tutaj bronił interesu Polski, prawda, w tej agrounii jeszcze, mimo że tam mu zarzucano jakieś kontakty z Rosjanami przy tej okazji, ale on będzie bronił rolników, on będzie nowym Trybunem Ludowym, niczym leper, a potem stał się grzecznym, uległym pieskiem Tuska, a założeniem Tuska wobec nałożonych dyrektyw Unii Europejskiej jest doprowadzić do bezwzględnego podporządkowania Polski Unii Europejskiej, czyli niemiecko-brukselskiej tak naprawdę organizacji przestępców zwykłych, niszczona polska gospodarka energetyczna, powstrzymywane projekty, zatrzymać CPK, to może tylko antypolak, gospodarka żywieniowa, bo to już idziemy teraz na teren rolnictwa, w Polsce nie może być produkowana żywność, za chwilę ma nie być produkowana dzięki Zielonemu Ładowi, prawda, sprowadzane ma być zboże z Ukrainy, z Ameryki Południowej, agroholdingi przejmują władzę. I ten cwaniaczek, prawda, Kołodziejczak, teraz cię wyzywam oficjalnie, symbolicznie, Kołodziejczak, na solówkę oczywiście symboliczną, no chyba, że chcesz stanąć w ringu z królem pustkowia. Ja się nigdy nie biłem w życiu, drodzy Państwo, to naprawdę, to mówię serio, nigdy się nie biłem. No ale w tej sytuacji, no gdyby tak było, no to idę na ten ring. Oczywiście chciałbym, żeby to było to MMA tam, prawda, i tak dalej. Więc ta dziwka, oczywiście Kołodziejczak, ten piesek Tuska. No Tusk to jest piesek brukselski, oczywiście głaskany, grzeczny Donaldziu jesteś, prawda, tam Ursula mu mówi, ale ładny piesek. Tutaj za łóżkiem pieska tam pogilamy, żeby pieskowi było dobrze, a tutaj, o, smakołyczek dla pieska, a to jest taki mniejszy piesek właśnie, Kołodziejczak, to jest piesek Tuska, dziwka Tuska, marionetka w jego rękach, dla stanowiska pozwolił się zniewolić i teraz nie ma co zrobić, bez wyjścia jest po prostu, bo nie może pomóc rolnikom. Ja, drodzy Państwo, nawet wierzę, ja nawet już uwierzę, że on chciałby pomóc tym rolnikom, ale kasa, kurwa, przepraszam.
To nie miało się wymknąć, to nie miało się wydarzyć. Ale kasa była ważniejsza, stanowisko było ważniejsze, profity było ważniejsze, ale dobre imię własne, własnej rodziny, ojca, matki, kultury, spuścizny Andrzeja Lepera. To już nie było ważne. I nic nie może zrobić ta po prostu bida z nędzą. Sam sobie zaprzecza człowiek bez twarzy, ale tam nikt nie ma twarzy w ogóle. Tam nikt nie ma twarzy w tym Sejmie. No ale ta bida po prostu z jednej strony mówi coś, wygłasza jakieś teorie, że to są bandyci, że on z nimi nie pójdzie na układy. Za chwilę jest piątka przybita. Oczywiście kasa musi się zgadzać. Dla kasy zrobią ci ludzie wszystko. Ja żądam, drodzy państwo, surowego ukarania tych bandytów, tych przestępców, którzy niszczą Polskę od roku 89. Domagam się stworzenia nowej Polski, apolitycznej przede wszystkim Polski, z apolitycznym rządem, z apolitycznym prezydentem i z nową konstytucją, ale o tym już na kanale mówiłem, więc nie będę teraz tego tematu rozwijał. No i tego biedaka po prostu, który kiedyś mógł się zapowiadać na człowieka walki z tym reżimem, z tym pospólstwem sejmowym, z tymi oszustami, z tymi cwaniakami. Kiedyś takim symbolem, taką dziwką to był Kukiz, bo kiedyś zamiast ty kur, prawda, to się mówiło ty Kukizie, jak się Kukiz z tego antysystemowca, prawda, stał się popychadłem pisowców. Potem oczywiście próbował tam, no i teraz rosną oczywiście sondaże tych wszystkich, zarówno pisowców rosną, zarówno i teraz, prawda, sam Kukiz także krytykuje Koalicję Obywatelską. No ale ten gówniarz, młody cwaniak, pokazał tak naprawdę to, kim jest. To, kim jest. Ja jakby w tym filmie jestem trochę łagodny bardziej, ale powinienem jednak przejść na ten tryb takiego biegu nieco wyższego, nieco bardziej surowego. No jesteś kołodziejczak po prostu zwykłą dziwką, no zwykłą dziwką. Przykładasz rękę do bandytyzmu po prostu, który się rozgrywa w Polsce dzięki przystąpieniu do tej Koalicji Obywatelskiej, do tych bandyckich kolejnych rządów Tuska. Ja nie twierdzę, że bandyckie rządy nie miały miejsca za czasów PiSu. To jest wszystko to samo zło, ale teraz w tym wypadku należało bronić sprawy polskiej. I teraz to, co my tutaj robimy w niezależnych mediach, kiedy my nastroje społeczne podnosimy do góry, chcemy je poprawić, chcemy dać nadzieję Polakom na jakąkolwiek zmianę. Przy tych wszystkich protestach, na przykład rolników teraz i nie tylko, bo sprzeciwiamy się także neomarksizmowi, chcemy budować nową Polskę, czystą kulturę. To ma być kraj naprawdę święty. To ma być Polska, ma być wreszcie świętością, a nie siedliskiem zakażeń, chorób psychicznych tych polityków, uległych dziwek, wiecznie jakimś wpływom. I on, ten gówniarz młody, ten pajac wyszczekany, który w jednej chwili, on oczywiście potrafi powiedzieć coś, co ma sprawiać wrażenie, że on jednak chce pomóc tym rolnikom, a z drugiej strony każdy rolnik wie, że on nie ma żadnego wpływu nawet na to, żeby mieć władzę w swoim resorcie, bo wszystkie decyzje, które Unia Europejska zadekretuje, to Tusk wprowadzi w Polsce na formie prawa oficjalnego, któremu Polacy się będą musieli podporządkować. Więc nawet jeśli ten człowiek rzeczywiście chciałby coś zrobić, to i tak zrobić niczego nie może. No i generalnie rzecz biorąc, no wziął sobie chłop, powiesił pętlę na szyi, no i wisi na niej, i dynda, i nie da się z tym nic zrobić. I zniszczona jest reputacja tego człowieka, gówniarza. Młode to takie jest, dostał stanowisko ministerialne i myśli, że coś znaczy, ale Polska mu tego nie zapomni. Nawet ci, którzy głosowali przy tych wyborach na tych bandytów z Koalicji Obywatelskiej, no wskutek oczywiście nienawiści do PiSu, no bo to tak się stało, bo oni też tak rządzili tą Polską. Ale chwalebnie rządzili, trzeba było rządzić, jak tacy mądrzy byliście, żeby nie skłócić tego społeczeństwa, a to znienawidzone społeczeństwo stanęło po stronie kolejnego bandyty i tak się wymieniają tymi władzami. Jedna, druga, pokradniemy, pokradniemy, a wśród tych musiał się pojawić także taki rodzynek gówniarz, którego ja wyzywam na pojedynek, oczywiście wyklepać tą młodą
buzie. No chyba nawet to przystojne tam jest, bo ja tak zerkałem na to zdjęcie. No to nawet wyklepać tą gębę, jeśli ojciec nie potrafił z nim zrobić porządku, no bo to jest gówniarz, to tam ile to ma lat? Około 30 prawdopodobnie, bo nawet nie sprawdzałem. Ale to jeszcze kilkanaście lat temu, czyli te 15 lat temu, to ojciec to powinien mu, prawda, jeszcze był w zasięgu pasa ojca. Do tego się przydaje pas ojca, żeby wybić z głowy takie głupoty, bo rodzina nie może być z niego dumna. Nie może być. Stracił chłop po prostu wszystko. Sprzedał Polskę, a w rzeczywistości sprzedał swoją twarz, czyli nadstawił tyłek tam do wyrąbania go w ten tyłek i teraz się może cieszyć, że jest szkodnikiem, wiceministrem rolnictwa. Nad nim to jest jeszcze taki stetryczały ten Siekierski, on jest ministrem rolnictwa. To jest też gagatek naprawdę. Oni mają takie propozycje dla tego kraju, że w ostateczności, bo tam jeszcze Kosiniak-Kamysz w tym rządzie jest, więc w ostateczności my wszyscy tutaj jak prawda, jesteśmy na tym kanale chociażby zgromadzeni, to każdy jest kandydatem na każde stanowisko po prostu w rządzie Tuska. Nie ma to znaczenia, wszyscy możemy być. Kosiniak-Kamysz, minister rolnictwa, teraz minister obrony, ten kiedyś był rolnictwa, Kosiniak-Kamysz, no też wiele zdziałał w PSL-u, prawda? Teraz Kołodziejczak jest wiceministrem rolnictwa, no bydło zwykłe. To należałoby wybatorzyć po prostu. Wybatorzyć kompletnie, no a temu nieszczęśnikowi Kołodziejczakowi, no to trzeba po prostu to zrobić, surową taką społeczną karę w formie ostracyzmu, dać mu do zakomunikowania, że no niestety, no nie ma, no niektórzy ludzie uważają, że szacunek to się zdobywa na ulicy, to ulica daje tak naprawdę szacunek. No Kołodziejczak nie ma szacunku ani tam, wśród tych elit, gdzie chciał się dostać, prawda? Gdzie chciał się tam lansować, bo to zabezpieczone życie jest tam oczywiście w pełni. Nie ma szacunku ani tam wśród elit, no bo jest niewolnikiem, jest dziwką innych dziwek i nie ma szacunku, na czym mu chyba najbardziej zależało, wśród rolników, którzy go nienawidzą. Także Kołodziejczak, cwaniaku, gówniarzu, pajacu, nieudaczniku, dziwko, moralne oczywiście zero, to przy tej okazji już mówiłem do wielu innych ludzi, których na pojedynek wyzywałem, no i także intelektualne zero. A dlaczego, drodzy Państwo, intelektualne zero? Otóż intelektualne zero, dlatego że z łaciny oczywiście intellectus to jest rozstrzygnięcie między czymś a czymś. To jest bardzo często inteligencja wykorzystywana jest na rzecz zwykłej manipulacji. To jest wtedy satanizm, rodzi się satanizm. I to jest właśnie intelektualne zero, bo przyświeca temu myślenie. Myślenie musi być, czy musi iść, zmierzać w stronę wartości o najwyższych znaczeniu. A jeśli to myślenie służy cwaniactwu, manipulacji i kalkulacji i zaprzeczaniu samemu sobie, bo jeśli, drodzy Państwo, gdybym na kanale na przykład rok temu powiedział coś, czemu dzisiaj bym sam zaprzeczał i udawał, prawda, że tak nie było wcale, no to straciłbym twarz. Gdybym się przyznał i powiedział, myślałem wtedy źle, bardzo przepraszam Państwa, ja jestem zwykłą dziwką, wtedy Was okłamywałem. To powinien zrobić Kołodziejczak. Ja Was wtedy okłamywałem właśnie, gdy mówiłem Wam, że ja nie jestem sprzedawczykiem, że nie, ja nie jestem dziwką, że ja się nigdy temu systemowi nie pozwolę zniewolić. Gdyby to, prawda, powiedział teraz, dzisiaj oficjalnie, że wtedy oszukiwał, to sprawa byłaby jasna. Ale on rżnie oczywiście głupa, udaje Greka, że on przecież rolnikom pomaga. No i to jest to właśnie chamstwo zasługujące na to, żeby na ten symboliczny pojedynek Kołodziejczaka wyzwać. Także wyzywam cię, Kołodziejczak, stawaj do ringu, szykuj rękawice. Będziemy się po prostu bić. Kłaniam się nisko i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.